Dzień dobry, witam się z wami, taka ulizana w nieumytych włosach, a za mną leżą dwa kaski, więc to może oznaczać tylko jedno. W końcu będzie ten odcinek motocyklowy, słuchajcie, nie myłam włosów celowo, wiem, że wyglądam okropnie, ale potem włosy spod kasku są takie chlapnięte i wyglądają tragicznie. No a właśnie, że idziemy pojeździć rano, ja zazwyczaj rano myję włosy, no to stwierdziłam, że umyję je dopiero jak wrócimy z naszej przejażdżki. Andrzej przygotowuje nasze kaski, czyli zmywa robale. Zmywa robale z szybek. A ja wam pokażę, bo przygotowuję sobie moją kurtkę. Dzisiaj nie jest jakoś specjalnie ciepło. Jest niestety tylko 12 stopni, więc wpinam sobie taką podpinkę. Ta pierwsza to jest przeciwdeszczowa, a ta druga to jest taka, one są połączone, jak widzicie, taka typowo do grzania ciałka. I powiem wam, że w mojej kurtce jest to trochę słabo rozwiązane, dlatego że nie da się tej ocieplającej podpinki wpiąć bez tej przeciwdeszczowej. A ta przeciwdeszczowa to jest taka trochę cerata i ona strasznie mocno grzeje i tak człowiek się w niej no niefajnie poci. No ale dobra, wpinam sobie jej obie. Jak się przejedziemy, a będzie mi za gorąco, to najwyżej zatrzymam się gdzieś na stacji i sobie to wypnę. Ale chciałam wam to jeszcze pokazać, dlatego jakby ktoś się zastanawiał, przejdę do tego zaraz, ale pamiętajcie, że ochrona na motocyklu jest bardzo ważna i chciałam wam pokazać, że tutaj to pomarańczowe, które wystaje mi zza tej soteczki, to jest ochraniacz. To chyba słychać? Dobra, zabieram się za zapinanie tego i potem się wam już pokażę, jak już będę ubrana. Miałam się wam pokazać, jak już się ubiorę. Póki co założyłam tylko spodnie, ale przyszłam wam pokazać jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. To nie jest lokowanie produktu. Takie akurat po prostu mamy w domu, z takich my korzystamy. Ale to są, słuchajcie, zatypki do uszu i to jest bardzo ważne, jeżeli nie chcecie ogłuchnąć przy okazji jeżdżenia motocyklem. A zwłaszcza jakbyście jeździli Andrzeja Yamaha, nie? Po prostu to się tak drze ten motocykl. Przejdź, Andrzejku, na spokojnie. Znaczy nawet nie tylko chodzi o to, że wydech jest głośny. Chodzi o to, że jak się jedzie, to jest zawirowanie wiatru i strasznie szumi i na dłuższą metę to po prostu jest męczące i boli głowa. Pół godziny jazdy i potem potrafi wam dzwonić w uszach, więc po co tak robić, skoro są zatyczki? Korzystajcie. Tak. Więc mamy zatyczki, one są tutaj, są dwie pary. Są z czarnymi cośkami i z czerwonymi. Powiem wam, że tutaj jest to narysowane, ja nie mam zielonego pojęcia, które są finalnie lepsze. Czarne są na drogę, czerwone na tor, czyli czerwone bardziej wygłuszają. To nie, to dobrze, założyłam, zakładam czarne. Macie takiego dyndzeleza śmiesznego, żeby było wam łatwiej to wsadzić w ucho. A widzicie? No i za chwilę wciągnę kominar. Powiem wam, że w ogóle, ale mi się teraz dziwnie mówi, bo już jestem, wiecie, wytłumiona. Nie kumam lasek, które malują papę do jazdy motocyklem. Przecież nie da się założyć kasku tak, żeby tego makijażu sobie nie zetrzeć. Łaj, dziewczyny, dlaczego to robicie? No ale dobra. Chowam to, zakładam kominiarę, całą resztę. No i schodzimy do garażu. Tak, słuchajcie, się prezentuję, jak mam już na sobie kominiarkę. Będę musiała jeszcze schować za chwilę te włosy, które mi tu wystają. Ale wydaje mi się, że już nie jest źle. Powiem wam, że jestem mega zadowolona z naszych stylóweczek, bo są motocyklowe, czyli funkcjonalne. Mają wszystkie te zabezpieczenia, ochraniacze, które powinny mieć i do tego są po prostu ładne. I powiem wam, że najbardziej dumna chyba jestem z butów. Nie będę, słuchajcie, opowiadać za długo, bo jak się już ubierzycie w to motocyklowe wdzianko, to jest wam strasznie gorące. Po prostu czuję, jak już zaczynam powoli płonąć. Ale chciałam wam pokazać moje buty. Może ustawię sobie statyw na podłodze, żebyście mogli je ładnie zobaczyć. Te buty, nie wiem, czy będzie widać, bo one są czarne, ale są totalnym sztosem, słuchajcie. I nasz przyjaciel, Wyses Brothers, siema Piotrunia, pozdrawiam gorąco. Kiedy się przyjechałam z Andrzejem na motocyklu, chciał się do mnie przyczepić, że Katarzyno, kupiła sobie taki dokokszony strój, a masz nosisz zwykłe buty. I nie, moi drodzy, oni wyglądają przepięknie jak zwykłe buty, ale to są buty motocyklowe z firmy Revit. Kosztowały 800, a ja kupiłam za 4. To po prostu, to był deal życia. Oczywiście są skórzane, no i mają ochraniacze. Dobra, chowam te moje farfocle stąd. Wciągam rękawiczki, kask i jedziemy. Jesteśmy już na miejscu. Witam się z wami. Trochę krzyczę, tak mi się wydaje, ale mam zatyczki w uszach i do tego wieje wiatr, więc chyba nie mam innego wyjścia. Jesteśmy w takim pięknym
miejscu, w ogóle tutaj widać za mną taki pas startowy dla małych samolocików, dla takich awionetek, co jest ekstra. Po drugiej stronie piękne pole rzepaku, ale nie o przyrodzie będziemy tu dzisiaj rozmawiać. Będziemy rozmawiać o tym, no właśnie, co mamy w garażu, jakie mamy maszyny i jak istotne jest to, żeby porządnie się ubrać. Powiem wam, że jak ja, mimo że nie jestem motocyklistą, jestem tylko plecakiem, tak ładnie się mówi na osobę, która jeździ sobie jako pasażer na motocyklu, bardzo, ale to bardzo odpowiedzialnie podchodzę do naszej jazdy. Więc za każdym razem jestem od stóp do głów ubrana no, w profesjonalne ciuchy. No muszę powiedzieć, że nie były tanie, słuchajcie, ale to jest bardzo ważne, jeżeli myślicie o tym, żeby kupić sobie motocykl, rozpocząć tą przygodę z jazdą na nim, to pamiętajcie, że musicie sobie założyć w swoim budżecie no zapas, taki kilkutysięczny zapas, żeby móc się odpowiednio ubrać, bo dobry kask trochę kosztuje, ubranie zresztą też. No i teraz po kolei, co mam na sobie? Mam kask. Jakiej firmy? To jest coś na C. Kaberg. Kaberg, tak. Mój kask jest o tyle fajniejszy od tego Andrzeja. Poczekaj, że nie mogę wymazać tego badziewia. O, że mam taką blendę, jak mi świeci słońce wpatrzały, to mogę sobie to zasłonić, żeby mnie nie raziło. To jest absolutnie ekstra. Następna jest oczywiście kurtka. Ta kurtka ma w sobie trzy warstwy. Pokazywałam je wam już wcześniej. Tutaj jest taka przeciwdeszczówka, jeszcze w środku jest taki ocieplacz. Możecie zobaczyć, że ona wszędzie ma takie suwaki, a to dlatego, że gdy jest wam za gorąco, bo jest na przykład, nie wiem, 20 parę stopni i naprawdę się grzejecie podczas tej jazdy na motocyklu, zwłaszcza jak jest dzisiaj na czerwonym świetle, to ona z każdej strony ma takie wloty powietrza, które mają spowodować, że będzie wam po prostu lepiej. Mam te wloty tutaj, mam odpinany cały rękaw, wloty są też z tyłu, Andrzeju, pokażesz? Mhm. A tutaj mamy jeden, no i tu mamy drugi. Tak. To jest ekstra, że ja mam tu dwa suwaki, więc w tej kurtce mogę sobie tymi wlotami operować, jak mi się podoba. Ważne jest, słuchajcie, żeby ten cały wasz strój naprawdę odpowiednio przylegał wam do ciała. On nie może być luźny, bo jak będzie luźny, to w momencie ewentualnej kraksy cały wam się podwinie. Więc warto jest się dobrze podpinać. Jak widzicie, tutaj wszędzie mam też takie rzepy. O, tutaj kolejne, tak? Gdzieś tutaj były, o tu są. Tutaj kolejne i te rzepy są, no właśnie istotne, żeby odpowiednio je zapiąć, dlatego żeby po prostu nie stała wam się krzywda, no gdyby wydarzyło się coś, no niefajnego, nie? Czyli po prostu już jakaś kraksa. Mogę wam pokazać Andrzeja, chociaż może jeszcze nie, jeszcze spodnie. W spodniach nie mam co prawda na biodrach ochraniaczy, chociaż mam odpowiednie do tego kieszenie. Mam ochraniacze, o tutaj, w kolankach, no i mam też specjalne buty, słuchajcie, one tutaj są mega twarde. Tu z przodu chyba też noski mają zabezpieczone. Są dosyć sztywne, ale mimo wszystko bardzo wygodne. No i jeżeli chodzi o mój strój, to tyle. Pokażę wam Andrzeja, bo on ma taki jeszcze jeden fajny patent przy swoich spodniach. O, Andrzeju, chcesz pokazać swój pasek? No to będzie takie trochę niefortunne ujęcie, ale... Ja mam spiętą kurtkę. Andrzej ma spiętą kurtkę ze spodniami, ma taki specjalny pas, który pozwala na to, żeby się przypiąć. No właśnie, a to wszystko po to, żeby nic wam się nie rozpięło. Też wam dzięki temu nic nie podwiewa. Oczywiście Andrzej też ma sportowe, znaczy nie sportowe, takie casualowe motocyklowe buciki. Jego są wygodniejsze, słuchajcie, bo są na suwak. Do tego piękne spodnie, które oczywiście znalazłam i ja, są bardzo podobne do tych moich. No, ja mam ochraniacze na kolana i mam koło ochraniacze na biodra. I co, w kurce tak jak Kasia, na plecy. Tak. No, tak samo w kurce. W kurce na barki, tak. Na łokcie. Także, jak widzicie, jesteśmy dosyć dobrze tutaj przygotowani. Czy jest coś ważnego jeszcze, Andrzeju, o takim sprzęcie, co można by powiedzieć? A, rękawiczki! Ja swoje już schowałam, to pokażę wam te Andrzeja, moje są już w plecaku. No Andrzej ma takie dokokszone te rękawiczki, nie pytajcie, ile kosztowały. Jak ktoś jest ciekawy, to trzeba wpisać tego Knoxa w Google i wtedy wyskakuje cena. To słuchajcie, trochę boli, ale one mają taki śmieszny patent, że jak sobie o tym tak to one się wam zapinają. Także to jest mega ekstra. Ja mam też fajne rękawiczki, już je zdjęłam. Powiem wam, że moje rękawiczki mi się strasznie ciężko zapina, nie mam żadnych pierścionków ani nic z tych rzeczy. No ale no właśnie, to musi być wszystko dobrze dopasowane, więc trzeba się, powiem wam, trochę napocić, żeby się wbić w te wszystkie ciuchy motocyklowe. No ale warto.
bo potem się kozacko wygląda na motocyklu. Jest się przede wszystkim bezpiecznym. No i można jeździć z trochę spokojniejszą głową. No dobra, tyle jeżeli chodzi o moje gadanie. Oddam teraz głos Andrzejowi, żeby wam opowiedział, czym my w ogóle jeździmy. No więc tak, jako że byłem trochę dosyć wczesnym motocyklistą i robiłem sobie prawo jazdy A2, to nie mogę jeździć takimi wszystkimi rodzajami motocykli. Muszą być one zblokowane. Muszą mieć maksymalnie 48 koni mechanicznych i tyle ma Kawasaki. Jest to model 2020 roku. Jest to taki cruiser, ale z takim nietypowym twistem, bo ma silnik, który jest używany w Kawasaki Ninja, czyli takim typowym sporcie. Oczywiście jest inna głowica, ale fajnie ciągnie, nie? Zwykłe cruisery tam sobie pyrkają i się wolno wkręcają. Ten ciągnie bardzo spoko. Z rzeczy fajnych takich, co mamy, żeby było nam wygodnie jeździć, to oczywiście jest dodatkowe oparcie dla Kasi. Mogę, słuchajcie, jeździć jak grzeba na liściu. Tak. Totalnie, to jest ekstra, bo nie muszę się stresować z tym, że jak Andrzej jakoś nagle ruszy albo wykona taki, wiecie, bardziej zrywny manewr, to że się odchylę za bardzo i na przykład spadnę. No chyba wygodnie jest tak, że ma się coś pod plecami, nie ma takiego efektu zaskoczenia, że coś tam cię dzieje, albo że możesz się zsunąć. Także fajnie to zabezpiecza. Dodatkowo mamy, dzięki temu mamy bagażniczek tutaj mały. Oprócz tego z fajnych bajerów to mamy tutaj stelaż na kufry. Jeździmy bez kufrów jak nie potrzeba, bo po to sobie poszerzać motocykl, ale mamy kufry. Żeby było wygodnie w tyłeczek, to mamy przerobione kanapy. W środku jest wkład żelowy, bo na oryginalnych kanapach było strasznie twardo. Więc i Kasia ma wkładkę żelową, ja mam wkładkę żelową. No i co? I to chyba tyle. A nie, jeszcze oczywiście mamy szybę z akcesoriów. Żeby tak nie wiało, jak jest deszcz albo jak są owady, to taka szyba spokojnie sobie radzi i to wszystko gdzieś tam trochę bardziej omija nasz kask. I na pewno robi wrażenie. Ja się zawsze dziwię, że jak jeżdżę sobie Yamahą, która jest głośna, szybka i zadziorna, to nikt się na mnie nie patrzy, a jak jeżdżę z Kasią tym Wulkanem, to co chwilę na skrzyżowaniu albo ludzie na drogach się gapią. No, to czasem nawet fajne. Zaczepiają z samochodów, prawda? No. To się zdarza. Wiecie co? Ja się może dołączę a propos tego i powiem wam dlaczego, w sensie co ja myślę, skąd to się bierze. Motocykl Andrzeja, ten drugi, który zobaczycie później, czyli Yamaha, to jest motocykl typowo sportowy. To jest taki motocykl, który moglibyście pewnie też zobaczyć na torze i mam takie wrażenie, sama takie miałam, zanim zaczęłam z Andrzejem jeździć, jak widzicie takiego motocyklistę, a jeszcze jak nie daj Boże jedzie w japonkach i w krótkich spodenkach, to sobie myślicie, no wariat, no wyjechał się zabić. I mam takie wrażenie, że no właśnie przez takich trochę nieodpowiedzialnych może kierowców i przez to, że zazwyczaj oni jeżdżą właśnie na takich typowo sportowych maszynach, mamy takie poczucie, że te sporty, no to jest coś po prostu niebezpiecznego i to nie budzi takiej sympatii, a to jest taki motocykl, na którym się już jedzie, dostojnie się wygląda, nóżki są z przodu, a nie z tyłu, jest zupełnie inna pozycja i właśnie widzę za każdym razem, jak jedziemy, że te spojrzenia, które rzucają ludzie w naszą stronę, to są takie spojrzenia z taką sympatią rzucone, nie? Że ten motocykl się po prostu ludziom podoba i budzi jakieś fajne emocje. Teraz pokażemy wam, jak to pięknie wygląda, jak się na tej przecudownej maszynie jeździ. Wróciliśmy do domu, jesteśmy w garażu, w którym trochę buczy.
Yamaha R3, 2016 rocznik, jakieś 42 konie, 160 kg wagi, sportowy filtr powietrza i pełen tłumik z dolotem Akrapowicza, więc drzejapę strasznie. Bardzo głośna maszyna, to jest. Ale tak. Jest taki ładny, piękny, wycacany i Kasi się bardzo podoba. Mi też się bardzo podoba, jestem mega przywiązany. Bardzo lekki, bardzo zwinny i chyba nic więcej nie potrzeba. No, dwie paki leci prawie ze mną, więc do miasta, chudziutki, łatwo się przyciskać w korka. Super. Tam z tyłu, słuchajcie, jakby ktoś się zastanawiał, to zapakowany już wulkan, żeby się nie kurzył. Gdyby ktoś się zastanawiał, to ten trzeci piękny wielki Adventure KTM jest po prostu sąsiada parkingowego, który się razem zrzuca na wynajęcie tego miejsca. Więc co? To jest motofelka. Myślałam, że będziemy coś dogrywać do naszego filmu motocyklowego, ale Andrzejek chyba powiedział już jednak wszystko. Gdybyście mieli do niego jakieś pytania dotyczące naszych maszyn, to zapraszam do sekcji komentarzy. Na ten moment bardzo Wam dziękujemy. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, komentarz i subskrypcję. W komentarzu oczywiście nic innego, tylko motocykle. No i do zobaczenia w kolejnym filmie.